Bez niezależności, racjonalności, wiary w siłę praktycznego doświadczenia, które zbliża naukę do życia, pisał Ronald Engelhardt, profesor na Uniwersytecie w Michigan. Z kolei Theodoros Katsanevas, grecki polityk, ekonomista i wykładowca akademicki, mawiał: szkoła to świątynia prawdy, ale i świątynia działań, które z owej prawdy wypływają lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Szanowni Państwo, już po raz 10 spotykamy się na koncercie galowym konkursu Samorządowy Lider Edukacji. Konkursu służącego wyróżnianiu jednostek samorządu terytorialnego, które najlepiej w Polsce realizują zadania z zakresu polityki oświatowej i dzięki temu zbliżają polską szkołę, polską edukację, polską naukę do życia. Dzięki czemu rozwijają innowacyjność w myśleniu, kreatywność w działaniu młodych ludzi, uczą ich odwagi w byciu sobą. Nagradzane przez Komisję Certyfikacyjną gminy, powiaty i samorządne województwa to jednostki, w których polityka oświatowa jest ze wszech miar nowoczesna, zorientowana na przyszłość, prowadzona według wysokich standardów jakościowych. Nasi laureaci to samorządy, które warto promować, prezentować opinii publicznej, podawać za wzór do naśladowania dla innych jednostek terytorialnych, krajowych i zagranicznych. Nowoczesna edukacja to przede wszystkim wysiłek trzech instytucji. Strony rządowej, strony samorządowej i wszystkich tych, którzy faktycznie tworzą edukację. Dyrektorów szkół i nauczycieli oraz uczniów i rodziców. To właśnie w samorządzie, moim zdaniem, tkwi siła, która nadaje nowoczesnej edukacji wolę rozwoju. Rząd powinien finansować te wysiłki, które dążą do tego, aby szkoła kształciła dla przyszłości. To jest bardzo ważne, aby pamiętać o tym, że szkoła nie jest dla nas, szkoła jest dla uczniów, bowiem to oni będą tworzyli nasze przyszłe życie. Uczmy ich dla przyszłości. Samorządowcy i dyrektorzy szkół, którzy zgromadzili się dzisiaj na tej sali, doskonale wiedzą o tym, jak ważne jest to, aby w edukacji mieć możliwość realizowania marzeń uczniów. Certyfikaty dzisiaj wręczone, oczywiście również te nagrody dodatkowe, wyróżnienia specjalne. Tak naprawdę w tym momencie, czym dysponuje taki samorząd, mając taki certyfikat? Przede wszystkim dysponuje potwierdzeniem, że jego polityka oświatowa, jego model zarządzania oświatą, edukacją spełnia kryteria jakościowe. Ideą naszej certyfikacji jest nie tylko nagradzać samorządy. To jest taka wisienka na torcie, to jest taka kropka nad i, która nie ma najważniejszego znaczenia. Najważniejsze znaczenie ma to, że komisja ekspercka, przedstawiciele świata nauki, którzy zajmują
zajmują się modelem zarządzania od strony i teoretycznej, i praktycznej, oceniają samorząd, ale po to, by dać mu rekomendacje, by dać mu rady, by powiedzieć, to robicie dobrze, w tym jesteście świetni, tutaj jeszcze należałoby coś poprawić, a tutaj jest fatalnie i macie dużo do zrobienia. To jest ideą naszej certyfikacji. Każdy samorząd po zakończeniu takiego postępowania otrzymuje od komisji recenzje, w których wskazujemy, co jest do poprawienia, a co jest powodem do chwalenia się, powodem do dumy. I myślę, że to jest najważniejsza wartość dodana tego konkursu. Jest czymś bardzo miłym dla naszych wysiłków w oświacie w Białej Podlaskiej i wspaniałym wyróżnieniem dla całego środowiska. 20 kilku dyrektorów placówek oświatowych, 1000 nauczycieli, 300 kilkudziesięciu pracowników administracji i obsługi, że w bardzo prestiżowym ogólnopolskim konkursie otrzymaliśmy wyróżnienia, nie pierwsze zresztą w tym roku. To wyraz docenienia tego, że w obszarze oświaty w Białej Podlaskiej dokładamy należytej staranności, że w zakresie innowacyjnego podejścia, oceny edukacyjnej wartości dodanej, finansowania oświaty, także nakładów ponoszonych na inwestycje, plasujemy się wśród wyróżniających się samorządów w kraju, co jest tym bardziej wartościowe, że mówimy o ocenie za rok ubiegły, który z różnych względów, przede wszystkim pandemicznych i tego bezprecedensowego wyzwania nauki zdalnej, był dla nas wszystkich przecież bardzo wymagający. Przeglądamy Państwa ankiety certyfikacyjne, dokumenty, udajemy się na wizyty studyjne do samorządów, do gmin, w różne miejsca i właściwie z roku na rok jesteśmy coraz bardziej zbudowani, ponieważ z jednej strony słyszymy nie najlepsze może narracje w poetyce złej, w poetyce trudności najróżniejszych, czasem też ruiny i budowania z ruiny. Proszę Państwa, my natomiast przyglądając się temu wszystkiemu, co dzieje się w ciągu 10 lat w sferze na pograniczu samorządu, oświaty, szkolnictwa, również szkolnictwa wyższego, które reprezentujemy, uczymy się pogody, radości, obserwujemy to, co najlepsze w samorządach, w oświacie, obserwujemy to, że państwo i zespół państwa współpracowników jesteście otwarci na marzenia, na wyzwania teraźniejszości, ale przede wszystkim już na wyzwania przyszłości. Wydawałoby się, że w Polsce rządzi Ministerstwo Edukacji i ten poziom nauczania powinien być równy, równe zasady. Wiemy, co mamy robić. Okazuje się, że jednak mamy gminy lepsze i gorsze. Jednak najwięcej zadań w sferze edukacji ma do wypełnienia samorząd, nie ministerstwo. To samorząd organizuje pracę szkół, to samorząd inwestuje w bazę lokalową, to samorząd organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, to samorząd wreszcie przekazuje środki ponad subwencję oświatową. A zatem od tego, jak to robi, czy to robi efektywnie, skutecznie, czy ma pomysł na oświatę, zależy jakość życia jego mieszkańców. Ta edukacja jest chyba najważniejsza. Najważniejszym elementem polityki społecznej, który składa się na jakość życia. I najwięcej do powiedzenia tu ma samorząd, nie władza centralna. 10. gala już któryś raz z kolei, któryś rok widzicie również wy jako organizatorzy i później sprawdzający to, badający to, certyfikujący, że te wasze dobre rady samorządy biorą do siebie? Biorą do siebie. Co więcej, zdarza się, że samorządy, które są certyfikowane w ciągu roku, nie wiem, 3-4 miesiące po zakończeniu konkursu telefonują do nas, proszą o radę, proszą o jakieś wsparcie, konsultują z nami różne rozwiązania, więc jak najbardziej czerpią z tego, co im dajemy. W imieniu tych, którzy tu przed chwilą na scenie odbierali wyróżnienia bardzo istotne dla każdego, myślę, samorządowca. Wyróżnienia za działanie na rzecz, w mojej ocenie, najważniejsze. Ja jako samorządowiec z 20-letnim stażem na stanowisku prezydenta zawsze mówiłem, że będę robił wszystko, aby promować rozwój. Dla mnie rozwój to inwestycje, ale również dla mnie inwestycje to ta inwestycja najważniejsza, inwestycje w oświatę, naszą młodzież, naszą przyszłość. I tak to czyniłem 20 lat. I ci, którzy tu przed chwilą byli na scenie, odbierali
certyfikat, myślę, że czynią podobnie, bo to jest najlepsza inwestycja. Na efekty w prawie czekać długo trzeba. Być może nie będzie nas na tych stanowiskach, ale inwestując w naszych najmłodszych mieszkańców, jestem przekonany, że nasze gminy, miasta, powiaty mogą być spokojne o przyszłe kadry. Broni się, siejesz wiatr, myślisz, jestem młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Jest grupa samorządów szczególnych, której główne źródła swego rozwoju upatruje nie tylko w gospodarce, przyciąganiu inwestorów, rozwoju turystyki czy budowie infrastruktury, chociaż oczywiście wszystkie te samorządy te działania również podejmują, ale są to samorządy, które rozumieją, że podstawą długofalowego rozwoju jest wysoko rozwinięty kapitał społeczny. A u jego podstaw leży wykształcone społeczeństwo. I to właśnie Państwo, którzy dzisiaj tutaj jesteście, którzy stawiacie na edukację, przy czym edukacja to nie tylko oświata, ale również kultura i sport. To u Państwa w jednostkach rozwój edukacji to działania systematyczne, a nie jednorazowe wydarzenia.